teraz pytanie też właśnie za 100 punktów. Nie, bo nie możesz ciągle zadawać pytań za 100 punktów. Ale to taką ma też. Za 120. Okay. Za 150. No to dawaj. To był Polonez z włożonym silnikiem od Stratosa, czyli z Ferrari. No pół Ferrari. Pół Ferrari. I to było tylko silnik, czy coś jeszcze? I w ogóle kto to w ogóle wymyślił ten cały koncept? Koncept ja wymyśliłem, Strato Poloneza. Ale to w jednym programie tego nie omówimy, bo to jest cała wielka historia. Dlaczego będzie się 120 odcinków. Zrobimy. Wielka historia, bo się od tego się zaczyna, że ja jeszcze mogłem pojeździć, powiedzmy sobie, 78-79 rok na pewno. Odszedłem, ale przestałem. Przestałem dlatego, że po prostu nie wiedziałem, że w tym sporcie, akurat w tym sporcie obowiązują pewne takie, no. Wtedy mi się nie podobało. Uważam, że to niezbyt czyste rzeczy, ale dzisiaj na przykład zmieniłem zdanie, bo uważam, że to jest w pewnym sensie normalne. To znaczy mnie powiedziano, że mam zwolnić. Że nie będę mistrzem Europy, bo Darnisz ma mistrzem Europy, dlatego że Lancia się w Polsce nie sprzedaje. Nie ma rynku, nie ma salonów, a we Francji są, wobec tego. Taka jest decyzja. No ja. Aha. Tak, ja to pierwszy raz chyba o tym powiedziałem. Trzeba było ustąpić woli decyzji. Ktoś podjął decyzję. No nie, no to jak ci nie pomogą, to nic tak. nie zrobi. Tak jak mówiliśmy, to jest zespół. Nie da rady, zespół. Ale tak, ja się temu sprzeciwiłem i nagle po serwisach mi się psuł samochód, no więc. Czyli można powiedzieć, że to była walka też zespołowa Lunch, tak? Tak. Ja myślę, że to jest znowu, jak powtarzam, długa historia, bo moje zamierzenie było jako szefa OBR-u, no oczywiście zawodnika, jak chciałem jeździć jak najlepszymi samochodami i miałem te możliwości, bo jeżeli ktoś mi się dzisiaj pyta, czy ja wykorzystywałem pozycję swoją jako syn premiera, to dzisiaj powiem, że tak, wykorzystywałem ją na rozwoju polskiego sportu motorowego. W ogóle kiedyś, w tamtych czasach, jeżdżenie polonezem z zakrętą OBR było szpanem. No tam jest do dzisiaj szpanem. Do dzisiaj szpanem. Ja pamiętam, w swoim własnym polonezie miałem z tyłu dużą taką naklejkę OBR. No to już byłeś, wiesz, kwalifikowany do podziwu. Wszystko było w ogóle z wielką klasą. No ja się cieszę, że widzę, że w formie dobrze. W formie do ciasta. Co? No to jeszcze masz czas na tą formę do ciasta, wiesz, to jeszcze poczekaj chwilę. Będę czekał. Do dzisiaj mamy Mistrzostwa Świata Kierowców, których w ogóle nie było. Tak. Mistrzostwami świata kiedyś, no ja powiem inaczej może, bo to znowu ja nie chcę tutaj wyjść na kogoś, kto tam się gdzieś tam chala jakieś pudło. Tak. Ale powiem tak, że ja w Mistrzostwach Europy miałem 10 z listy A. 7 z listy A, 5 to był minimum z listy A. No proszę. Priorytetowej, także tutaj było się z kim ścigać, prawda? Bo były te jedne mistrzostwa i były mistrzostwa świata producentów. To był Monte Carlo, Akropolis, Presson Regardless. Myśmy startowali w tych imprezach również, a myśmy przyjeżdżali na tych pozycjach. Ja jeszcze przypomnę Macieja Stawowiaka, który w ogóle w Portugalii chyba był szósty. Ja nie pamiętam już, ale chyba tak. Ja byłem w Akropolu 11, raz potem byłem Polonezem 12, w Presson Regardless Mucha był 6, ja byłem 12. Także ten ośrodek badawczo-rozwojowy, który znajdował się tutaj w tych wnętrzach, w tym miejscu, nie chcę powiedzieć, to jednak, no co by nie mówić, to na papierze coś zostało. Coś zostało na papierze. Dzisiaj to się bije brawa. Dużo się pisze, wtedy to nie był taki sport dzienny, który nie dano się temu specjalnie afiszować. Które z tych aut były takie, że mógłbym powiedzieć, bardzo kapryczne, a które były najfajniejsze i najłatwiejsze do jazdy? Ciężkie pytanie. No znaczy, to może bardzo który pan najmilej był, wspomina? Bardzo dobrze wspominam 124 Abarta. Bardzo dobrze wspominam Stratosa. To był też mój rozwój. Tu nie można powiedzieć o Stratopolonezie w ogóle, że to był samochód, to była pewna poczwarka. To była hybryda.
To była taka hybryda, no, z którą się walczyło o życie, że tak powiem, bo tak, mnie tak, się wydaje, że... Jak to mówi, chyba kiedyś zasada w ramach to wsi, ni pies, ni wydra, coś na, to, na kształt świdra. Mnie się wydaje, że to nam się uda, bo myśmy sami decydowali, to nam nikt nie przeszkadzał. Ale to było ciężko wsadzić kogoś w ten samochód. Na zachodzie mi się wydaje, że nikt by tego nie wsadził kierowcę do takiego samochodu. Ale myśmy tak metodami prób i błędów robili. Ja pamiętam, że w tym Akropolu, kiedy przyjechałem, to w końcu parę tysięcy kilometrów po szutrze. No to jedne z najmocniejszych auto. Polonez chyba był jedyny auto, który przyjechał ze wszystkimi szybami w środku. No proszę. Nie ruszyło się tutaj, a tak to wszystko rozwalone, drobiazgi. Ale powiem wam, że moim marzeniem byłoby jeszcze może na tym padole, na którym się znajduję. Jeszcze może raz albo znajdujemy się. Raz jeszcze pojechać i zobaczyć, gdzie to może być 67-letni facet dzisiaj. W porównaniu z tym, co się dzieje, nie? To byłby ciekawy eksperyment taki. Gdzie on jest, nie? Bardzo ciekawy. Czy on 20, czy 6, czy 5, czy 10, 15, a może ostatni, nie wiem. Ustalenie miejsca, w którym się człowiek znajduje. No tam, możliwości jego. No, możliwości. Tak, to ciekawe, oczywiście. Oczywiście. Jeżeli pozwoli czas i zdrowie przede wszystkim, no i znajdzie się ktoś, kto to sfinansuje, to podejmę taką próbę. Ale to wtedy w jakim razie by pan pojechał z tymi młodziakami? Nie, tu, w Mistrzostwach Polski. A, o tym mówimy.